Miałeś coś syna i Ducha Świętego. Amen. Rod wierni, okres wielkanocny ma to do siebie, że jesteśmy skłonni do pewnego rozprężenia. I wielu z Was już mi mówiło o tym, że żałuję, że okres Wielkiego Postu już się skończył. Że ten czas łaski minął, a nastał czas rozprężenia i nastał czas dogadania samemu sobie. Tymczasem jeśli zwrócimy uwagę na czytania i Ewangelię z oktawy wielkanocnej, to musimy stwierdzić, że motyw pokuty ciągle powraca. Jak na przykład w Niedzielę Białą, kiedy to Ewangelia opowiada o tym, jak Chrystus ustanowił sakrament pokuty. Również i w dzisiejszej Ewangelii, jak i lekcji, ten motyw się pojawia. I istotnie chciałbym dzisiaj położyć nacisk na dwie rzeczy, a właściwie na dwa sakramenty, które to przyjmujemy najczęściej, na sakrament pokuty i na sakrament Eucharystii, które to są bardzo ściśle z Wielkanocą powiązane, gdyż sakrament pokuty został ustanowiony w dzień po zmartwychwstaniu, zaś w Eucharystii przyjmujemy Pana Jezusa zmartwychwstałego. I wszyscy jesteśmy powołani do tego, byśmy mieli uczestnictwo w zmartwychwstaniu i w życiu wiecznym. I Chrystus w Ewangelii głosi życie wieczne. Głosi, co trzeba czynić, ażeby mieć życie wieczne. Jest tutaj bardzo jasne. Jego mowa jest krótka. Tak, tak, nie, nie. Tak, żeby jej nie zrozumieć, potrzeba naprawdę złej woli. I na początku Eucharystii, którą każdy katolik, przypominam, jest obowiązany do przyjęcia w czasie tym, w okresie wielkanocnym. Jeśli nie będziecie pożywać ciała mojego i pili krwi mojej, nie będziecie mieć życia w sobie, to znaczy się życia wiecznego. Tak więc przystępowanie do Eucharystii, pożywanie ciała Pańskiego jest warunkiem koniecznym do tego, ażeby uzyskać życie wieczne. To znaczy się, aby być zbawionym. I przeciwnie. Nasz Zbawiciel się wypowiada, jeśli nie będziecie pożywać ciała i pić krwi mojej, nie będziecie mieć życia w sobie, to znaczy się życia wiecznego. I trudno o bardziej jasne wypowiedzi. Prawdziwie nasz Zbawiciel wprowadzał doskonale w czyn to, czego sam nauczał. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I faktycznie tak czynił Jezus nauczając. To czyń, a będziesz miał życie wieczne. Jeśli tego czynić nie będziesz, nie będziesz miał życia wiecznego w sobie. Tak więc jeśli chcemy mieć udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, jeśli chcemy mieć udział w życiu wiecznym, to powinniśmy, to musimy jak najczęściej i jak najgorliwiej przystępować do Komunii Świętej, która zawiera właśnie w sobie Chrystusa zmartwychwstałego. Inaczej nie będziemy mieć życia w sobie. Jednakże nie chciałbym się dzisiaj zbytnio zatrzymywać na Eucharystii, gdyż aż do października tego roku wszystkie pierwsze homilie na pierwsze niedziele miesiąca mają być poświęcone właśnie Eucharystii, dlatego też będzie jeszcze na pewno okazja, ażeby ten temat zgłębić. Przejdźmy teraz może do drugiego sakramentu związanego z Wielkanocą, do sakramentu pokuty. Nasz Zbawiciel o pokucie wypowiedział się w sposób następujący. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie. I znów mowa bardzo prosta. Do pokuty jesteśmy zobowiązani wszyscy, jednakże nie w ten sam sposób w każdym okresie. I trzeba podkreślić, że pokuta polega przede wszystkim na żalu za grzech, który to jest wewnętrzny, z którego to wynikają właśnie uczynki zewnętrzne. Nie jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, czasu postanowień związanych ze szczególnymi umartwieniami. Ten czas minął. Jednakże żal za grzechy nie powinien minąć nigdy. Powinien on trwać nieustannie przez całe życie, bo właściwie tylko w ten sposób możemy ustrzec się od kolejnych upadków. Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie. I odwrotnie. Jeśli pokutować będziecie, każdy za swoje grzechy, żyć będziecie. To właśnie pokuta jest drogą do życia wiecznego, do tego, by mieć udział w zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I właśnie tę pokutę głosił Jan Chrzciciel, Pan Jezus i apostołowie
po zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. I w dzisiejszej lekcji święty Piotr nawołuje: proszę was, abyście jako przechodnie i goście powstrzymywali się od pożądliwości cielesnych, walczących przeciwko duchowi. Innymi słowy, proszę was, abyście czynili pokutę i nie spełniali zachcianek ciała. I wydaje się, że cnota pokuty, bo pokuta to nie tylko sakrament, ale również i cnota, w sposób szczególny odrywa od tego co ziemskie. Abyście jako przychodnie i goście powstrzymywali się od porządliwości cielesnych, które walczą przeciwko duchowi. To właśnie pokuta sprawia, że na ziemi czuje się jako przychodzień i jako gość. Ponieważ ta cnota nie pozwala mi się przywiązać w sposób nieumiarkowany, w sposób zły do tego, co jest przemijające, do tego, co ziemskie, do tego, co przyjemne. A skoro jestem oderwany od tego, co ziemskie, to potrzeba, by moje pragnienia powędrowały gdzie indziej. Gdzie? Właśnie do nieba, do naszej Ojczyzny. I wolą Bożą jest to, abyście zamknęli usta głupocie ludzi nierozsądnych jako wolni, ale nie tacy, którzy wolności używają na pokrywkę zła, lecz jako słudzy Boga, kontynuuje dalej święty Piotr. I rzeczywiście nic tak nie czyni człowieka wolnym, jak cnota pokuty, która to okiem znuje te nasze złe pożądania. I cnota pokuty, która jest, jeszcze raz powtarzam, przede wszystkim wewnętrzna, żebyśmy nie popełniali tego błędu, że praktykujemy cnoty pokuty bez cnoty wewnętrznej. Byłby to bardzo duży błąd, błąd, który by prowadził do bardzo dużej pychy duchowej. Poza tym byłaby to pokuta zwierzęta. Dlaczego zwierzęta? Bo nierozumna, bezrozumna. Jeśli karcę moje ciało tylko po to, ażeby udowodnić sobie, jaką to ja mam silną wolę, to taka pokuta niewiele jest warta w oczach Bożych. Taka pokuta nie prowadzi do życia wiecznego. Natomiast jeżeli pokutuję dlatego, jeżeli kartę moje ciało dlatego, bo jestem wewnętrznie głęboko przekonany o tym, że ono sobie na to zasłużyło, że obraziło mojego Pana i dlatego je kartę, no to wtedy taka pokuta ma wartość na życie wieczne i ona na pewno mnie do Niego zaprowadzi. I dalej mówi święty Piotr: słudzy, bądźcie poddani Panom z wielką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym, bo jest to łaską w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czynić pokutę jest łaską. Ponieważ ciężko wyobrazić sobie cięższą pokutę niż bycie poddanym komuś nieprzyjemnemu, jeszcze jako niewolnik. I co prawda dzisiaj, przynajmniej w Polsce, czasy niewolnictwa nie istnieją, jednakże mogą zdarzyć się pracodawcy, którzy są nieprzyjemni, którzy są przykrzy. Im też trzeba być posłusznym i poddanym, nie ze względu na nich samych, ale ze względu na Boga, który ustanowił właśnie taki porządek rzeczy. I doprawdy wielka to pokuta być skromnego i ubogiego stanu i mieć przełożonych nieprzyjemnych. Jednakże święty Piotr właśnie uważa to za łaskę, a więc za drogę i etap do życia wiecznego. Tak więc ta perspektywa życia wiecznego musi rozweselać nasze dusze i dodawać im sił do tego, byśmy codziennie dźwigali nasz krzyż. Podobnie nasz Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii przypomina o pokucie i o tym, że świat jest w stanie niepokuty, a więc w stanie, który prowadzi do potępienia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że będziecie płakać i narzekać, a świat będzie się weselił. To znaczy się, wy będziecie pokutować, a świat w tym czasie będzie się bawił. I kontynuuje dalej Pan nasz Jezus Chrystus. A wy smucić się będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Co odpowiada też trzeciemu błogosławieństwu. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Tak, właśnie ci, którzy płaczą, właśnie ci, którzy boleją, właśnie ci, którzy są współukrzyżowani z Panem Jezusem, zasługują na to, by być pocieszonymi, by ich smutek przemienił się w radość. Tak więc nie ma duchowej radości bez bólu i bez cierpienia. Radość bez krzyża jest
radością zmysłową. Jest radością, która prowadzi duszę na manowce, która prowadzi duszę na wieczne potępienie, ponieważ nie ma zbawienia bez krzyża. Jeśli chcemy mieć prawdziwą radość chrześcijańską, potrzeba nam być współukrzyżowanymi z Chrystusem i niczego innego nie pragnąć, jak tylko Jego i Jego miłości. I chrześcijanin musi być więc radykalny. I nie ma tu miejsca na żadne pertraktacje ze światem, ponieważ świat jest nieprzejednany wrogiem Boga. Więc i my powinniśmy być nieprzejednanymi wrogami świata, jeżeli chcemy być wierni Panu Bogu. Bowiem świat raduje się z tego, z czego my się smucimy. Świat raduje się z grzechu, podczas gdy my nad nim ubolewamy i nad nim za nie pokutujemy. I nigdy dość właśnie powtarzania tej radykalnej opozycji między wiernymi Chrystusa a światem. Dlaczego? Ponieważ my sami jesteśmy niestety bardzo światowi i łatwo światu ulegamy. Więc potrzeba nam tego wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem cierpiące, aby świat był ukrzyżowany dla nas, a my dla świata. I wtedy będziemy właśnie jak owa niewiasta, która gdy rodzi, boleje, ponieważ nadeszła jej godzina. Ale gdy porodzi dziecię, już nie pamięta ucisku. Z radości, że się nowy człowiek na świat narodził. I prześladowania ze strony świata są przykre dla natury tak samo, jak dla matki jest poród. Jednakże w obu przypadkach radość z owocu przewyższa doznane przykrości, ponieważ ból mija, te przykrości mijają, natomiast owoc, który rodzi to prześladowanie ze strony świata, owoc, który rodzi właśnie poród, trwa i będzie trwał nawet na życie wieczne. I zakończę to kazanie optymistycznie słowami naszego Zbawiciela. Teraz się wprawdzie smucicie, to znaczy się musicie pokutować, ale znów was zobaczy i będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt wam nie odbierze. I faktycznie nikt i nic nam radości ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym nie odbierze, jeżeli będziemy Jemu wierni i Jego słowom, i Jego naukom. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.